Szpital. Wiele się o tym miejscu mówi, pozytywnych, jak i negatywnych rzeczy. Niektórzy w tym miejscu przebywają przez poważne choroby, urazy, czy też różne leczne dolegliwości. Inni zaś przyjeżdżają ze zwykłym katarem lub przeziębieniem. A z kolei jeszcze inni przyjeżdżają tu po to, by po prostu w nim być. Po ostatnich wydarzeniach z odcinka trzeciego nie pamiętam zbyt wiele. Znalazłem się tutaj, gdyż byłem ciężko ranny za moją głupotę. Czekałem dość długo, aż ktoś mnie przyjmie. Niestety bez skutku. Rozglądałem się w lewo lub w prawo, zaniepokojony martwą ciszą. Najgorsze jest to, że strasznie chciałem do WC, a toaleta była tylko jedna na cały szpital. Nagle! W ułamku sekundy drzwi się otworzyły i wyszła pielęgniarka. Nie wiedziałem, co mam począć. Powiedziała, żebym wszedł do jej gabinetu, ale zanim wszedłem, pokazała mi wielką igłę, która miała być wbita we mnie i wyleczyć mnie ze wszystkich ran. W tym momencie spojrzałem na samego siebie i stwierdziłem, że nie dam sobą pomiatać. Odszedłem od niej. Kilka kroków, spokojnym krokiem sobie wyszedłem, a raczej zbliżałem się do wyjścia. Drzwi zostały otworzone, a ja już troszkę szybszym krokiem postanowiłem uciekać. Uciekać jak najszybciej się tylko da. Byłem tak szybki, niczym jeż Sonic, a nawet mógłbym rzec, że nawet szybszy od samego jeża Sonika. Uciekałem jak najszybciej, i szybciej, i szybciej. Ignorowałem to, co się dzieje na drodze. Widziałem, że samochody również przejeżdżały obok mnie, dlatego że była obok mnie ulica. I zauważyłem, że kierowcy na mnie się dziwnie spojrzeli, jakbym to uciekał z jakiegoś psychiatryka. W końcu dostałem się do mojej klatki schodowej. Ola Boga, jak ja się cieszę. Wcisnąłem przycisk, aby przywołać windę. Czekałem i czekałem. Winda przyjechała. Postanowiłem wsiąść do niej i pojechać na swoje piętro. Wyjąłem z kieszeni klucze i postanowiłem otworzyć drzwi od mieszkania, bo zauważyłem, że nikogo nie było. Co się okazało, kiedy wszedłem? Mieszkanie było puste. Pochodziłem trochę po mieszkaniu, sprawdziłem, czy nie ma żadnych innych rzeczy. I nagle zobaczyłem, że mój pokój jest otwarty, a tam uruchomiony był Rayman na Atari Jaguar. I stwierdziłem, że wykorzystam okazję i nagram dla was czwarty odcinek z tej gry. Zapraszam was zatem do oglądania. Czy jesteś gotowy na powrót? Tak. Na pewno? Chcę wrócić, bo chcę nagrać odcinek. Po tobie widzę, że jeszcze nie byłbyś w stanie wrócić, no ale rób jak uważasz, twój wybór. Ty będziesz cierpiał. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam was bardzo serdecznie po długiej przerwie od Raymana. Jeżeli byście się pytali, kto mnie tak poturbował, to radziłbym obejrzeć poprzedni odcinek, a to za pośrednictwem komentarzu Shadowa. Dziękuję ci jeszcze raz. To jest oczywiście komentarz z poprzedniego odcinka, a ja chciałbym was zaprosić na kolejny odcinek z Raymana, bo dobra, dawno go nie było. A więc w poprzednim odcinku, moi drodzy, w tym let's playu, no, zgnoiłem jak tylko potrafiłem w Blue Mountains, co troszeczkę zapowiadałem, że poziom będzie ok i tak dalej, że nie będzie żadnych problemów, ale jednak okazało się, że nieszczęście mnie tak zwane dopadło, tak zwane Miss Fortune, wiecie, taka gra. No i w tym momencie Blue Mountains dosłownie zgnoiłem, zdupiłem i cokolwiek mogłem jeszcze najgorszego zrobić w Blue Mountains. Ale przynajmniej wy mieliście bekę z moich faili i cieszę się, że mogę wam chociaż moimi failami czy rage'ami dostarczyć jakąś tam rozrywkę. Dlatego jeszcze raz powtarzam, jeżeli nie wiecie, dlaczego mam plasty na łbie i jestem dosyć pokrzywdzony, zapraszam was na odcinek poprzedni, żebyście dowiedzieli się, co było tego przyczyną. A w dzisiejszym odcinku zabieramy się za piekło zwane Picture City, a raczej za pierwszy poziom Eraser Plains. Ale zanim zaczniemy ten oto poziom, chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za niesamowitą ilość łapek w górę, jak i komentarzy, jak i też wyświetleń pod tymi trzema odcinkami. No dobra, trochę skłamałem, to wygląda mniej więcej tak, ale
Tak czy siak, wynik jest jak najbardziej dobry i za to wam bardzo serdecznie dziękuję, ponieważ widzę wtedy, że seria się przyjęła. No dobra, ja już swoje powiedziałem, a ja was zapraszam na Eraser Plains. Tak więc wchodzimy sobie. Cześć, przychodzę do was z szybką informacją. Otóż, nie wiem czy wiecie, ale ciekawostka dotycząca Eraser Plains nie jest zbytnio jakoś tam bardzo długa, jest po prostu to szybka ciekawostka, tak więc... Ja w tym momencie myślę, że się wyciszę i oddaję głos mojej najwspanialszej kobiecie Justynie. Ciekawostka dotycząca poziomu Eraser Plains. Nie wiem, czy widzieliście, ale ten otóż poziom jest zupełnie inny w wersji na Atari Jaguar. Okej. Okay. Jest to muzyka, która leci w tym... Jakby wam to powiedzieć, to jest muzyka, która teraz leci. Ona leciała najczęściej w momentach gry, gdzie była woda. Wiecie, gdzie woda na przykład nas zgoniła, czy coś takiego. Jak chcecie, to możecie sobie tutaj w tym momencie zapauzować i przesłuchać sobie, jak później ta nutka brzmi, bo na pewno tutaj gdzieś to zmontuję. No i dobra, czas na Eraser Plains, czyli pierwszy poziom w Picture City. Wiecie co, ja wam powiem, ten poziom może aż tak nie jest denerwujący, ale konfrontacja za pierwszym razem z bossem, która jak najbardziej się odbędzie w tym odcinku, z początku jak pierwszy raz grałem sprawiała mi duże trudności. Ja pamiętam jak byłem mały i jak rage'owałem dosłownie w Picture City. Ale dobra, mamy pierwszą klatkę, co mnie bardzo cieszy. Trochę komentarzy również mam do tak zwanej serii Widzowie na muszce. Zachęcam również i nowe osoby do nowych widzów, tak, jeżeli mogę to tak ująć. Wow. Dobra, to było pewne, że zginę. Ale w sumie nie muszę już tamtędy iść, bo klatkę mam. A więc mogę iść tędy. Dobra, tylko teraz to literkę P zdobędziemy. Dobra, już? Tak, mamy literkę P. Nice. Więc tak, zachęcam również i nowe osoby, które są, nie wiem, świeże na kanale. Ponieważ to nie, Widzowie na muszce to nie jest seria, która jest pod moich starych widzów, tylko to jest pod każdego widza. Tak więc, jeżeli nowy osobniku masz coś ciekawego do powiedzenia, to śmiało walnij komentarz i ja na 100% go przeczytam. Tylko już od razu ostrzegam, nie czytam komentarzy na odcinku w stylu super film i tak dalej. Jeżeli ktoś się rozpisze, to wtedy ewentualnie tak, ale jeżeli to jest tylko taki komentarz w stylu, nie wiem, czadowy odcinek, i na tym się kończy, no to ja tego nie czytam na odcinku, bo to jest szkoda czasu. Ja po prostu wolę przeczytać coś, co... Wow! Co to było? Wy to widzieliście w ogóle? No coś takiego mi się jeszcze nigdy nie przytrafiło, żeby Link jak... Zaczyna się, moi drodzy, zaczynają się fejle w Picture City. Wiedziałem, że do takiego czegoś dojdzie, wiedziałem. A myślałem, że będzie tak pięknie, cholera jasna. Oczywiście, jak zwykle musi być tak samo. Ja pierdzielę, no! Dobra, ludzie, mam jeszcze inny pomysł, jakby to ogarnąć. O to chodziło. Teraz, jak tu się... Nie! Dobra. Ło! Jezus Maria, myślałem, że Rayman spadnie, nie? Ale bym wtedy się zrage'ował. Dobra, literka P tutaj jest. Ja w razie co sobie ją wezmę, nawet że już mam pełne zdrowie, to jednak wiecie o co chodzi. Zawsze przezorny, zawsze ubezpieczony, jak to mawia pewne przysłowie. W ogóle co chciałem wam powiedzieć, mamy dzisiaj 25 marca, tak więc mamy... Już 4 dni temu był pierwszy dzień wiosny. Tak więc jej, wiosna już nadeszła. Koniec zimy. Dobra, mamy literkę P, nice. Omijamy tą platformę. Ja pierdzielę.
Wszystko chce mnie zabić. Nie, 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 no kurde! Rayman, co ty odpierdzielasz? Dobra, jest, złapał się, ja pierdzielę. O Jezus Maria, ja myślałem, że ja się dosłownie zesram w tym momencie. Dobra, tam jest ten. O, coś czego brakowało bardzo w późniejszych wersjach, czyli tego kółeczka. Przynajmniej, kurde, teraz jest o wiele lepiej, ponieważ to... Ten pierścień się nam udostępnił, przez co nie będzie problemów, żeby dostać się do tamtego życia. Dobra, teraz jak widzieliście, tutaj była miksturka i mamy dzięki temu nieskończony helikopterek. Może to się nam przydać. Mam nadzieję, że to mnie nie zabije. Nie chciałbym. Mam tylko jedno życie, kurde mać, a ja myślałem, że będę miał przynajmniej z, nie wiem, 10 tych żyć. Czyli będą tutaj jak nic game overy i tak dalej. Jak nic. Jestem do tego przygotowany. Nie, kurde, Rayman, co ty odpierdzielasz? No nie, kurde. Dawaj, no. No w końcu spadł. Dobra. Zrobimy coś takiego. Uważaj, Rayman, po prostu uważaj, no. Ja pierdzielę, czy ja tak o wiele proszę? Dobra, mamy 10 minut na nagraniu i w końcu żeśmy ukończyli tą sekcję. Teraz czas na sekcję z moją ulubioną muzyką. O. Dobra, jeszcze tutaj nie będę czytał komentarzy. Pozwolę sobie na razie jeszcze ominąć sekcję komentarzy. O, dobra, jest super pięść, nice. Ale przyznam, że ta muzyka w wersji na Atari Jaguar też jest spoko. Bardzo fajna. O, i tutaj przynajmniej nie muszę się zmniejszać. Mogę sobie po prostu od tak przyjść tutaj. Nie to, co w późniejszych wersjach, chociażby na Sega Saturn czy PS1. Ale dobra, jaki mniej więcej jest plan teraz, ludzie, ponieważ tutaj za bardzo się o grze rozgaduję, a chciałbym też na inne tematy pogadać. Poza tym, że mi się wszystko podoba w tej gierce, otoczenie jak i tak dalej. To chciałbym wam powiedzieć, że zaczęliśmy sobie jeszcze serię z Kagur Kakao. I powiem wam szczerze, że jestem zadowolony, że głosowanie jakby już się ukończyło. Jeżeli nie pamiętacie, na jaki temat było to głosowanie, to po prostu na Let's Play, który będzie sobie leciał po, jakby to powiedzieć, Raymanie. I no, jak widzicie na ekranie teraz, na załączonym obrazku, Crash Bandicoot po prostu rozpierdzielił wszystkie gry, dosłownie. I w przenośni. Co mnie bardzo cieszy. Bo nie będę ukrywał, że... Wow, to było po prostu na czuja, już po prostu tu skoczyłem. Nie będę ukrywał, że też chciałem powtórzyć Let's Play z Crasha 2, tak więc mam nadzieję, że się cieszycie. Let's Play jak najbardziej będzie live w komentarzach, tak jak teraz. No i oczywiście co każdą nową serię przypominam, że widzowie na muszce są dalej aktualni, tak więc to nie jest tak, że to jest tylko pod Raymana czy pod jakąś tam serię inną. Nie. Dobra, dobra. Proszę, żeby tu było życie, no błagam. Literka P, aha, ale dużo mi z literki P, naprawdę. Co jest, dlaczego te życia, kurde, się nie pojawiają tutaj? Dlaczego w późniejszych wersjach dopiero to wprowadzili? No dobra, walić to. O Jezus Maria, tylko nie to. Znam tą sekcję. To jest sekcja ekskluzywna do wersji na Atari Jaguar. Ja pierdzielę. No ja się po prostu zastrzelę. No. Nie, no proszę was. To się nie dzieje naprawdę. Powiedzcie mi, że to się nie dzieje naprawdę. Jezus Maria. A wiecie, co to oznacza? Że muszę się znowu tam... Ja pierdzielę, no nie. Dobra, zaraz się z wami widzę tam.
Niech to Picture City zdechnie, ja pierdzielę. A to dopiero pierwszy poziom, już się boję o pozostałe, kurde mać. Przynajmniej mam 7 żyć. Jedna klatka zniszczona, jej, jeszcze tylko 5. Ale jestem pocieszony w cholerę, nie? Wow, Rayman tutaj od razu skoczył. Ja pierdzielę, co ten Rayman odpierdziela? Dobra, mamy 8 żyć, jak widzicie w tym momencie. Tak, w pierwszej sekcji w ogóle nie zginąłem, a zdobyłem tamto życie. Więc teraz tak, skok. O! Pięknie, o to chodziło! Nie! No dobra, nie do końca o to chodziło. Ło! Ło! Co to było? Widzieliście to? Ja pierdzielę, ale hardcore! Jezus Maria! Tą sekcję naprawdę jakiś masochista tworzył. Ja się nie dziwię, że nikt w Polsce nie chce tej wersji nagrać. Dobra! O! Jezus Maria, co ja odwaliłem? Co ja odwaliłem? Co ja odwaliłem? Ej! O Boże! To jest checkpoint! Jezus Maria! Ja nie wierzę w to! To jest checkpoint! To oznacza, że możemy zabrać się za pierwsze pytanie. Kwejcu Only Games. Rafatus uczy i bawi. Coś mi się zdymało z sekcją komentarzy, poczekajcie chwilę. MateoGaming.pl, czadowy odcinek Pixel. Wiecie co? Ja przerestartuję telefon, zaraz wracam. Ty pierdzielony gówniaku jeden, no kurde, nie odpierdzielaj mi takich rzeczy, ja pierdzielę. Bonex! Teraz dopiero zauważyłem, że to jest wersja na Atari Jaguar. Myślałem, że wszyscy o niej zapomnieli. A tu proszę, super robota, jak zwykle. Dziękuję ci, Bonex, za słowa otuchy i również uważam, że to, co robisz na kanale, to jest świetna robota i rób tego o wiele, wiele więcej. Zapraszam w ogóle na kanał Bonexa, link będzie w opisie, jak i w komentarzach. Bo to jest dobry ziomek. A my za ten czas jedziemy z koksem. Dobra. Pierwszy komentarz mamy już za sobą. I pierwszą klatkę również. W sensie w nowej sekcji, rzecz jasna. Dobra, temperówka tu jest. I pięść. Świetnie. O, i tutaj przynajmniej nie ma tej sekcji z tymi odbijającymi się wiecie czym. Najwidoczniej nie chcieli tego tutaj dodawać. No, mieli może swoje powody, kto wie. Ja tylko się cieszę, że jakoś przeżyłem tamtą sekcję, cholera jasna. No ja nie wiem, co ja bym zrobił, gdybym znowu stracił wszystkie życia. Nie! Masz jeszcze szansę kolejną, pomidor. Jezus Maria, 22 minuty na surowe nagranie trwa 22 minuty. To co to będzie, jak ja będę zaczął to montować? Ja pierdziule. Co to w ogóle jest? Czemu ich jest tyle? Więcej was matka w domu nie miała? Wycwele jedne. Ty no, bez jaj. Więcej ich matka w domu nie miała. Ja się teraz trochę czuję, jakbym grał w jakąś zmodyfikowaną grę, a nie kurde w prawdziwego Raymana 1. To tak ten Rayman 1 ten? Jest trudny? Ja pierdzielę. Ej, mi się ten port podoba. Serio. Podoba mi się to, że troszeczkę jest tutaj coś zmienionego. Naprawdę. Z ręką na sercu wam to mówię. Dobra, mamy wszystkie klatki. Ale się cieszę. Nie widziałoby mi się przechodzenie tej męczarni od początku. Dobra. Myk. Pięknie. Jedziesz z koksem. Tam! Tam jest, tam życie było. Ja pierdzielę. Naprawdę zmarnowałem okazję? I co mi to dało, że ja tu spadłem? Co ja mam teraz zrobić? Jak ja nic nie wiem. Co to jest? Co to w ogóle było? Ej, ja nie wiem, jak się tutaj po tym poruszać. Ej, no bez kitu, jak ja mam się tym poruszać? Dobra. Idziemy.
O! Jak pięknie! Jak ciul! A wiesz co, magik? Pierdol się. Pierdol się, po prostu się pierdol. Dobra, nadszedł czas na walkę z bossem. Praktycznie pół godziny, a ja będę dopiero walczył z bossem. Dobra, chodź, sklepię ci dubsko. Wiking mamo. Jezus Maria, co? Co za gnój jeden? Co za gnój? Co on sobie wyobraża w ogóle? Ty cfelu jeden. Spierdzielaj ode mnie. Gini szmato jedna. Dobra, chodź tutaj. No i dobrze, zarobiłaś w pysk. Chodź tutaj. Jak te sztylety się szybko poruszają, no co, co one odpierdzielają w tym momencie? Ja pierdzielę. Spierdzielać ode mnie. Nie spenetrujecie mi dupska tym razem. O nie. Więcej tego gówna tu spadło. Więcej, kurde, ty noży czy ty sztyletów nie miałaś w domu? Ty Mendozo jedna. Aha, jak ja miałem tego uniknąć? Super! Świetnie! Oj, ta Space Mama dostanie solidny wpierdol. Chodź tu się klepać, chodź na gołe klaty. Dobra, zadaj mi tyle samo damage'a, ile miała ostatnio. Dobra, ja mam tylko jedno z... Nie! Przecież ja zginę. Jak nic. Ja pierdzielę, spierdzielaj ode mnie. Nienawidzę cię, kurde, Viking mama, nie? Z całym sercem cię nienawidzę, nie? Obis ginęła w piekle, kurde. Spaliła się, kurde. Czy cokolwiek, żeby cię, kurde, nie wiem, co zrobili tobie. Sorki, wybuchłem po prostu. Dobra. Żyję. Żyję. O, ona zginęła. Dobrze ci tak. Ej, ale przy okazji jest nowa animacja. Dobrze ci tak. Jest, ludzie. Mamy Eraser Plane skończone. Ja pierdziule. Aż ja zapiszę z wrażenia, nie? Mając zero żyć. Dobra. Zanim zaczniemy pencil petlation, czas na kolejny komentarz. Chrystek. Bongo Hills kojarzą mi się tylko z jednym. Ha! Gej! Ha, 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 ha. Ale Chrystek, ty zboczeńcu, ty jeden. Dobra. Wchodzimy do Pencil Pentlation. Hej ludziska, witam was bardzo serdecznie. Po raz pierwszy możecie dostrzec mnie w ciekawostkach, ale jest to spowodowane tym, że umówiliśmy się z Justyną, że tym razem w tym odcinku damy ciekawostki po połowie. Więc ciekawostki dotyczące poziomu Pencil Pentlation są następujące. Pod koniec pierwszej sekcji poziomu są trzy zjeżdżające na skos w górę temperówki. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że temperówka na dole w wersji na Game Boy Advance zamiast na bok w stronę życia to zjeżdża z góry na dół zamiast w prawo i lewo. Można ją wykorzystać jako skrót. Taka ciekawostka od wujka Michała. Okej, action. I zaczynamy poziom. Przynajmniej już nie będę zaczynał tego pierdzielonego Eraser Planes.
A temu magikowi do teraz nie wybaczę tego. Kurde, co to było? Ja pierdzielę, serio? Kolejny game over, już drugi w tym odcinku, już drugi. Podziwiam ludzi, którym chcę się liczyć, ile razy game overowałem. Znaczy, zgame overowałem. Hej, ale mamy przynajmniej 70%. Runda druga z długopisami. Ty, one w ogóle nie odbijają, no co za gówniaki jedne. Dobra, ale przynajmniej mamy klatkę. To mnie cieszy. I raczej to jest dla mnie najważniejsze w tym momencie, żeby mieć tą klatkę. Pierdzielone, kurde, długopisy nawet nie odbijają. Wstyd. Tfu, pluję na was. Dobra, jesteśmy tutaj wyżej. Nice. I myk. Dobra, tutaj mamy klateczkę. Oczywiście, że ją sobie biorę. Druga klateczka na 6. Sorki, że też jestem czasami cicho, ale się tu staram skupić. Żeby nie było akcji, że znowu będę game overował i znowu będziecie musieli narzekać, jaki to jestem przywalony w dzban. Że nie mogę umieć grać. Że nie mogę umieć? Co to w ogóle jest za słowo? Chodzi o to, że nie umiem. I tutaj było życie. Gdzie jest to życie? Dlaczego tu jest literka P, kurde nędzna? I pamiętam, że tutaj była ta wróżka zmniejszająca. Dobra. Jedziemy z koksem. Ej, tego nie było. Tego czegoś nie było. LOL, ale oni to przybudowali, w sensie, nie przebudowali, ale tak to miało wyglądać oryginalnie. LOL, ale tam jest życie, cieszy mnie to bardzo, cieszy mnie bardzo ten fakt. Przynajmniej będę miał jedno życie, cholera jasna. Pierdzielone Eraser Plains. Chodźmy tutaj. Dobrze. Dobrze. Myk. Myk. Do mnie moja desko ratunkowa. Dobra. Pięknie. Wow. Co to było? Okej. I teraz. Dobrze. Myk. LOL. Co to było? A co tam jest u góry w ogóle? Da się tak... Ej, da się! LOL, to oni naprawdę inaczej skonstruowali tą sekcję. Ale tutaj dalej jest ta nędzna literka P. Coś się tam pojawiło w tył? A, proszę bardzo. Jezu, te bagujące dźwięki mnie doprowadzają momentami do rage'a totalnego. O, i sekcja, która normalnie była, tylko że te różowe kółka są zupełnie inaczej poustawiane, no co jest? Pięknie, myk, o to chodziło, nice! Ej, a czemu ta muzyka tutaj leci? LOL, przecież to jest muzyka z pierwszego świata, co ona tu w ogóle robi? Dobra, never mind. Lecimy dalej. Dobra, mamy trzecią klatkę i myślę, że to jest w miarę bezpieczne miejsce, żeby przeczytać kolejny komentarz. Skiprex Games. Pomidorowy, Michael Ansel na swoim Twitterze napisał, że chce wznowić pierwszą serię Raymana i chce przywrócić grę Rayman 4 po skończeniu robieniu gry Beyond Good and Evil 2. Tylko jeszcze nie wiadomo, czy szefowie firmy Ubisoft się zgodzą.
Ja już o tym wiem, ponieważ już z Pixelem mieliśmy pogadankę na ten temat, tak więc spokojnie. Wiem o wszystkim. O, łowca oczywiście tutaj normalnie się pojawił, halo. I teraz tak, robimy to, co było w oryginale. Znaczy w oryginale, w późniejszych też wersjach, czyli po prostu musimy zrzucić te yin-yangi. O, o to chodziło. Ale Jezu, tu... nie, ja pamiętam, tu będzie ta głupia sekcja. O Jezus Maria. Coś, czego nienawidzę, po prostu nienawidzę w Pencil Pentlation. Albo Pentathlon w sumie, ja zawsze mówię na to Pencil Pentathlon. Dobra. Myk. Myk. Ale tu... Dobra, tutaj... Nie, tu jest życie. Spoko. Dobra, wezmę sobie tą, tą literkę P. Jezu, ten checkpoint. Bo się przyda, jak zginę. A znając moje szczęście, to nie trzeba będzie długo czekać na moją śmierć. A, ale ten poziom jest obdarowany literkami P. I bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No, no po prostu świetnie. Świetnie. Lucky the Hedgehog. Siemka Pidor. Nawiedzam komentarze. Spoko Lucky, nawiedzę komentarze, jeżeli ci się to aż tak bardzo podoba. Dla mnie to osobiście nie przeszkadza. I również pozdrawiam cię, Lucky, jak i każdą osobę, którą przeczytałem na odcinku i ten... No, której komentarz przeczytałem, no. Dobra. Niech ten antytunek przyjdzie. Chodź mi tu, gnoju jeden. Nie daruję ci tego. O, 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 idzie, 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 idzie. Dobra, wiecie co, zrobimy coś innego. A raczej nie, nie zrobię tego. Pójdę za nim, o. To jest dobry pomysł. Ha, widzicie jak go porobiłem? Ale go porobiłem. Czyli na to wygląda, że na razie największe problemy mi sprawił Razor Planes. I mam nadzieję, że tego nie wykraczę. Dobra, jakoś przeżyłem to. Nie ma tutaj antytunka? Dziwne. Dobra, lecimy sobie teraz do góry. I tu będzie klatka, jak nic. Tak jak podejrzewałem. No, mamy czwartą na sześć klatek. Nice. Pięknie. A dlaczego, co tutaj w ogóle ta muzyka robi?
O ile dobrze pamiętam, ona leciała chyba w Gong Heights. Zresztą dobra, nie będę narzekał na jakieś tam soundtracki, no bo bądźmy sobie szczerzy, to jest pierwsza wersja Raymana. Więc mieli prawo, o, no, czyli nie powinno mnie tutaj być, świetnie. Dobra. Kurde, dlaczego ciągle ty, Rayman, lecisz do góry? No, szkurde. O, coś tutaj wykombinowałem. Kurde, nie tak. Ja pierdzielę. Widzicie? Jeden fałszywy błąd i lecicie na samą górę. Kurwa mać. O co ci, Rayman, kurźwa, chodzi? Wiecie, co wam powiem, ludzie? Mam gdzieś. Mam to gdzieś, szczerze, naprawdę. Serio. My sobie zrobimy teraz coś takiego, że my sobie tą klatkę ominiemy. Przykro mi, ale szkoda moich nerwów po prostu na tą klatkę. Nie jestem przygotowany, jeżeli mam być z wami szczery, na tą klatkę. Po prostu lecimy dalej sobie. Ja tą sobie klatkę zdobędę albo poza anteną, albo na początku kolejnego odcinka. Dobra, spadamy w dół. Szkoda nerwów po prostu. Poddaję się, po prostu się poddaję. Ale będąc przy checkpoincie, zapraszam was na kolejny, że tak powiem, komentarz. Ray, ciebie pojebało z długością tych odcinków, nie? Powiem ci, Raycraft, a raczej Ray. Tak. Powaliło mnie. Do takiego stopnia, że robię dosyć długie odcinki, ale są one rzadziej. Są one rzadziej, ale są dłuższe. Tyle mogę powiedzieć ode mnie. I ta sekcja wygląda zupełnie inaczej niż ta w późniejszych wersjach, która... Szczerze, ta sekcja mi się nawet bardziej podoba niż to, co jest później nam zaprezentowane. Tak, by the way. I przy okazji chyba spadniemy sobie teraz tu na dół. Weźmiemy co nasze, czyli klatkę. W teoretyce ostatnią, ale tak naprawdę przedostatnią, ponieważ nie zebrałem tamtej klatki. I lecimy dalej z koksem. No i proszę bardzo, mamy w teoretyce ostatnią klatkę. Au, to bolało. Nikogo to nie obchodzi, wiem. Dobra, i teraz zjeżdżamy. Tak, 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 o to chodzi. I myk. Nie, nie o to chodzi. Dobra. Jestem z wami z powrotem. Literka P. Aha, myślałem, że tu będzie życie, szkoda. Nie! Nie, no naprawdę, ludzie! Przy samym końcu? Dobra, lecimy jeszcze raz po tą klateczkę. Jest, mamy tą klateczkę. I wracamy z powrotem. Bezpieczną drogą. Świetnie. Myk, myk. I teraz złap się tego pieprzonego kółka. Trolującego pieprzonego kółka. To było A. Dobra. Myk. Dobrze, jest. Udało się. Ja pierdzielę, godzinę i 9 minut nagrywania. A ja już jestem przy ostatnim poziomie w Picture City, czyli Space Mama Crater. Dobra, zapiszemy sobie i jedziemy z koksem.
ale zanim zaczniemy, standardowo kolejny komentarz od kolejnego widza.